z reprezentantem Szwajcarii. Nie mamy na razie żadnych informacji w tej sprawie, a tymczasem pierwszy ze Słoweńców, Ziga Jelar, dość nieoczekiwanie wskoczył tutaj do składu drużyny, ale też on wczoraj w kwalifikacjach był trzeci, a dzisiaj skoczył najdalej w serii turnej. Ziga Jelar już w powietrzu, ładnie wysoko wyszedł z progu, złapał noszenie i to jest piękny, daleki skok. No, trudno powiedzieć, czy tam był jeszcze telemark. Chyba ten telemark, tego telemarku zabrakło, ale odległość imponująca. 134,5 metra pozostała, 12 platforma startowa. Tam, jak widzieliśmy, jednak inny był problem dotyczący Kiliana Pejera. I teraz Ziga Jelar, 134,5 metra. No, ale ponieważ on tutaj skakał bardzo daleko i wczoraj w treningach, i w kwalifikacjach, i dzisiaj w serii próbnej, to myślę, że sędziowie pozostawią tę 12 platformę startową. Zadowolony Goraz Bertoncelli. No, Słoweńcy w tym roku, bo to już piąty konkurs drużynowy, byli na drugim miejscu przed